Rolnicy już płacą zdrowiem za konsekwencje Zielonego Ładu w naszym kraju. Protestują o samej wodzie, bez żadnego pożywienia w polskim parlamencie i oczekują na spotkanie z premierem Donaldem Tuskiem. Wiceminister rolnictwa mówi jednak o tym, że niegodni są oni takiego spotkania. Czy do niego dojdzie? Dzisiaj sprawdzam. Ja nie rekomenduję premierowi spotkania się z przedstawicielami jakiejś bardziej chucpy politycznej, a nie reprezentantami rolników. Głodówka, to co teraz się dzieje w Sejmie, to są nieadekwatne środki do sytuacji. To my, rolnicy, żeśmy z nim strajkowali, a on na naszych plecach do Sejmu wszedł. O tym człowieku nawet nie warto mówić, bo nie powinniśmy mówić nazwiska Kołodziejczak, tylko od razu mówić zdrajca albo Judasz. Tak go we Wikipedii oceni historia po prostu. Piąty dzień protestu i druga doba głodówki. Jak mówią rolnicy, przyjechali do Warszawy tylko po to, żeby porozmawiać z premierem Donaldem Tuskiem o Zielonym Ładzie. Albo pogrzebią rolnika polskiego, albo nas tutaj strajkujących. My nie odejdziemy stąd. Rolnicy są zdumieni, że do reprezentowania rządu w rozmowach z nimi jest wytypowany właśnie Michał Kołodziejczak. Jak mówią, szkodzi sprawie, a poważnych wątpliwości co do jego działania jest więcej. Kołodziejczak to jest ten człowiek, który, można powiedzieć, opowiadał się za resetem. On mówił o tym, że pokazaliśmy środkowy palec Stanom Zjednoczonym i jednocześnie wrzeszczał pod adresem rządu Prawa i Sprawiedliwości. Poróżniliście nam z Rosją. Stowarzyszenie Orka zaproponowało również politykom wszystkich opcji politycznych, aby noc ze środy na czwartek spędzili z nimi w Sejmie, dołączając się do protestu. Do tej pory odwiedzili ich politycy z PSL, Konfederacji, Prawa i Sprawiedliwości, Suwerennej Polski. Platforma Obywatelska się nie zjawiła. W 2011 roku premier Tusk obiecał, że powoła wspólny zespół do spraw polityki klimatycznej. Odbyły się dwa spotkania i co? I żadnych efektów. Komisja Europejska widziała, że w Polsce nie ma w sprawie pakietu klimatycznego dużych protestów, więc szła za ciosem. Rolnicy chcą głównie zakazu niszczenia hodowli, nie zgadzają się na żywność spoza Unii Europejskiej i mówią stop Zielonemu Ładowi. Nie chcą iść na ustępstwa. Do kiedy będą czekać w Sejmie na premiera? Do śmierci. Albo po prostu przyjdzie pan Donald Tusk i z nami się spotka, albo po prostu mnie osobiście, a jestem tutaj najchudszy i najmniej pobieram tej wody, w końcu odwodnię się po prostu i być może ten kraj za jednego męczennika się obudzi. Nie planuję spotkania z tą grupką protestujących. Nie są oni reprezentatywni dla polskich rolników. Niestety, protestujący w Sejmie rolnicy już te gorzkie słowa premiera usłyszeli. Protestu nie przerywają. Edyta Hołdyńska, Telewizja Republika.